Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga razem z Klarą i bliźniakami. Przy okazji będę też dzisiaj testować moją nową kamerę, którą ostatnio sobie kupiłam i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i z dźwiękiem, i z obrazem, i ogólnie ze wszystkim. Zapraszam do oglądania. A więc jak widzicie, maluchy się tu bawią na kocyku i teraz Wam pokażę, w co są ubrani. Zaczynając od Klary, ma taką sukieneczkę, skarpetki i bransoletkę, którą dostała w zestawie, jak do mnie przyszła. I zrobiła mi takie dwa kucyki. Filipek ma takie zwykłe bodziaki i smoczek na przepince. Później Amelka też ma bodziaki, bo jest w sumie w miarę tak ciepło, więc letnie ich ubrałam, żeby im nie było gorąco. A teraz pójdę im zrobić jedzonko. Dobra, a więc tak, Klara dzisiaj na obiadek dostanie taki makaron z łososiem, marchewką i brokułami. Natomiast bliźniaki dostaną taki mus, jabłko, gruszka, winogrono. Najpierw dam bliźniakom. No i Klarci dam w normalnej miseczce, ponieważ muszę ją podgrzać. Taką ładną z kwiatuszkami będzie miała. Dam jej tylko troszeczkę, bo ona i tak dużo nie je. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. A więc tak się prezentuje ich obiadek. Dlatego jeszcze każdy z nich dostanie wodę. Dobrze, a więc najpierw będzie jadła Klara. Klarcia wszystko ładnie zjadła i teraz dam jej wody. Teraz będzie jadła Amelka. Oj, w drugą stronę. No i teraz z kolei Filipka. Thank you.
ułożyłam właśnie bliźniaki do snu i teraz, żeby Klara się nie nudziła, zrobię jej taką fajną ciastolinę i przy okazji pokażę Wam, jak Wy możecie ją zrobić, tylko z dwóch składników. Dobrze, a więc żeby zrobić tą ciastolinę, potrzebujecie mąki ziemniaczanej i ważne właśnie, żeby była ziemniaczana, bo z innej nie wyjdzie, i krem do rąk. Ja akurat mam taki z jednorożcem i z kawałkami brokatu. I teraz dodaję trochę tego i mieszam. I mieszam tak właśnie, dopóki nie zrobi mi się taki glutek z tego. Muszę dodać więcej kremu. Dobrze, a więc wrócę do Was, jak już będę miała gotowe. To już jest ten etap, kiedy mogę już to zacząć wyrabiać rękoma. Jeśli macie dalej zasuchę, to musicie dodać więcej kremu i powinno Wam wyjść taki glutek. Taka fajna ciastolina. Coś podobnego do Play-Doh. Tak to wygląda. Trzeba to jeszcze trochę w rękach wyrabiać, aż będzie takie idealne. Tak się prezentuje efekt końcowy. Jest naprawdę bardzo miłe w dotyku. Dodatkowo możecie sobie to potem schować do pojemniczka, jak Wam się wysuszy i nie będziecie chcieli już dodawać jakby tego kremu, żeby go nie marnować, bo Wam na przykład szkoda czy coś, to po prostu możecie włożyć to do balonika i mieć takiego gniotka antystresowego. Larcia się bawi już, a ja mam teraz czas dla siebie. Jeśli chodzi o ten wózeczek, to tak to u mnie teraz wygląda. Przez chwilę stały tu książki, przez co lekko się to wygięło, jak widać. Teraz stoi tu paprotka, która ledwo co żyje. A na dole mam jakieś sznurki, pudełko i bańki. I pistolet do baniek. I na razie nie wiem, co tu mogę dać, bo szczerze powiedziawszy, jeśli mam być szczera, to już wolałabym dołożyć te parę, nie wiem, złotych i kupić coś metalowego, z metalowymi półeczkami, żeby to się lepiej trzymało, a nie z takim plastikiem, bo no jak widzicie, stały tu książki, jest wygięte. Więc to jest bardziej na takie delikatne przedmioty. I no. Zresztą też po tamtym filmie, po tamtym vlogu, co nagrałam właśnie z tym wózkiem, patrzyłam tam na stronę i nigdzie nie pisało, że te półeczki będą plastikowe. Więc no słabo. A ja teraz, korzystając z wolnej chwili, z tego, że maluchy śpią, a Klara się ładnie bawi, będę czytać książkę Mały Człowiek Tom. I no, i myślę, że to na tyle w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i widzimy się w następnym. Pa, pa!